Kerry jest tu, a support jest tu i nie ma szans, żeby wcisnął ten... On stawia tak, wizję, ten się zajmuje... Wyglądają solidnie, choć mają nie S-tierowego dżunglera, umówmy się. Użyteczność Olafa nie jest aż tak wysoka jak użyteczność Xin Zhao. Właśnie bardzo ciekawy wybór, bo dostępny był Trundle tak gdzieś tam, w jego chyba był zbanowany. Lee Sin był na pewno zbanowany. Tak. Także... Czy to jest po prostu kwestia tego Olaf Oriana, teamfightowo, wbiegamy w Ryza, wbiegamy w Tristana, wbiegamy w Gnara. Tak i prezencja z dżungli będzie na pewno wysoka, agresywność bez flesza albo bez życia. Bez życia! Dominant z First Bloodem! Mycha, to się dzieje! Tak po prostu! Żyjemy w Matrixie! Wyłapany na górnej alei! Golden Toast wchodzi głęboko, na miejscu jest Jacktroll i jego latarnia razem z Flashem. Ale póki co, dolna aleja Misfits trzyma się nie najgorzej. Woolite już bez swoich summonerów, tak samo Jacktroll. Exhaust trochę spowolni, Anortozis Famagusta. Oni ale Anortozis Famagusta tutaj po prostu upadnie! Szczególnie, oni że obok nadciąga szlatan! Upada Golden Toast, nie żyje Aili Vai! Dominant musi uciekać, Dominant wie, że chyba przegiął. Panie i panowie, dolna alejka, którą zachwycił się świat, którą zachwycił się LFL, którą zachwyciła się cała Europa. Jacktroll i Woolite na swoich ikonicznych w tym sezonie postaciach. Oni odwracają taki gang, szlatan! Jakże on tutaj znalazł dominanta? Znaczy, małą nieprzewagę. Przepraszam, Lee Sin ma tę opcję jeszcze skoku do Warda do boku. Tak. Tak. No, Xin Zhao jej nie ma, szczególnie tak, kiedy tak, nie ma tak. Flash. Ale zakładając, że tego skoku do boku nie ma, to jest sytuacja, nie wiem, może jedna na 100, ale jak widać ta jedna na 100 sytuacji właśnie się wydarzyła, czyli jesteś po prostu w deficycie swojej przewagi, że tak to ujmę, bo zgubiłem jedno słowo. Dominant szuka dalej. Nie jesteś ale faworyzowany. Nie jest w stanie w żaden sposób odpowiedzieć. To jest Oriana bez flesza i to jest Anortozis z kolejnym zabójstwem. No i tego Ryza udaje się w końcu tutaj za daleko. Ale a propos łapanek i kogoś, kto może sobie nie najlepiej radzić w jakimś czekaj, meczu. Czekaj, bo agresywo swoje szykuje ten krzak. Chcielibyśmy zobaczyć górną aleję. Tam chyba po prostu odbicie od tego Jace'a, ale on jest goniony. Pokażcie topa! O, Jaxplank i Mega Gnar! Przykucie do ściany i agresywo także jest dręczony. Na pewno Misfits Premier na solo alejkach dzisiaj nie ma lekkiego życia. Śpicie tam? Na chyba tym tak. spekcie? Chyba tak. No ale dobrze, no pff, sytuacja... została oddana. Może gra przez Kresa? No, o, ale nie, no to na pewno przyspiesza tutaj Anortozis, biorąc pod uwagę, że Jojok ma już Lost Chapter. Tak. To sprawia, że linia dla Ryza wygląda teraz o wiele lepiej. Ma o wiele większy dostęp do zasobów. Zobacz, że Sertus tak naprawdę jedną kombinację tutaj zrobi. Jacktroll jednak. Flash do przodu. Ten Shockwave musiał trafić, ale Jojok bez flesza może tylko tańczyć prawo-lewo, aktywować Phase Rusha, ale umrzeć będzie musiał. A próbował to ograć. Trzeba o tym powiedzieć. Był Phase Rush i były runy odpalone przez Ryza. I lecąc już w powietrzu, więc żadnej klatki tutaj wręcz Jacktroll nie miał, żeby zsynchronizować ze swoim hakiem. Ale nie zmienia to faktu, że 50 stworów mniej ma. O, co RK? Się dzieje? Golden Toast wchodzi tak agresywnie, bo wie, że obok jest Aili Vai. Woolite nie spodziewał się takich obrażeń. Woolite zostaje wyłapany, a Jacktroll będzie tylko kolejną ofiarą. Chociaż jeszcze jeden autoatak, drugi, trzeci aktywowany Halo Blades, ale to nie jest wystarczające. Golden Toast tak mało HP. Nadciąga szlatan z Gore Drinkerem. Ragnarok zagrany. Szlatan 4-0-1! Zobaczyć przy Olafie w sezonie 11. Pamiętamy czasy, kiedy dominował League of Legends, kiedy Gore Drinker jeszcze nie przeszedł masy zmian, nerfów i tak dalej. Kiedy łączysz to oczywiście ze Sterakiem. Co robi Dominant? No, Dominant przesada, ma jeszcze Ultimate'a, zagra go od razu. Ale Szlatan go po prostu dojedzie. Nie ma mowy o Xin Zhao, który robi tutaj cokolwiek. To było bardzo nierozsądne. To było lekceważenie wręcz przeciwników. Twoja drużyna już się wycofała. Ty jesteś w lesie przeciwnika, wiesz, że nie masz nikogo za plecami, a i tak wchodzisz i zdziwiony Pikachu, kiedy nagle z jednej... Jojok za moment się tutaj pojawi, Jacksplank z wejściem, ale to jest fatalny Ultimate. On trafia tylko Szlatana, ten chyba zgarnął tego Heralda, lecz czy w ogóle Misfits Premier pod niego podejdzie? Shockwave jednoosobowy. Ale Jojok nie trafia swojego Frosta. Dominant! Dominująco wchodzi do przodu i eliminują Sertusa, Szlatan, także mało punktów zdrowia. Anortozis stara się jakkolwiek kajtować, atakować, jednak oj, Misfits stoi zdecydowanie agresywo lepiej. Agresywo szuka Shock Blasta, popatrz, oj, ten poleciał, ale chyba nie trafił, ewentualnie został zasłonięty tutaj przez Brauma. No niskie poziomy zdrowia. Nie mogą oddać żadnej eliminacji, muszą grać bardzo bezpiecznie, bardzo defensywnie, no, na swojej połówce. Sertus? Chyba, że łapać to w ten sposób, ale obok jest Szlatan Dominant, musi iść do końca, musi wyeliminować Sertusa, to będzie minimum jeden za jednego, ale spójrzcie, Szlatan nie ma tak wielu punktów zdrowia, ale Jojok także w tarapatach. Oj, co jest? Co jest? Jacktroll, co się wydarzyło? Woolite bohater! Oj, rety, to było tak bliskie. Tak jak naznaczałeś wcześniej, Mycha, za 3 minuty
ta gra będzie nam się po prostu rozstrzygać. No, jeżeli Smoja dużo trafi dla Misfits, będzie nie ma absolutna flesza. Tragedia. O, Rety, to jest solo kill! Solo Jaxplank! Bez żadnego problemu! 2-0-2! Agresivo! To chyba tylko była wizuła... Poniżane z każdej strony. Co jest? Obok Sertus bez HP-ków, wyłapywany tutaj Jaxplank, ale obok jest Dominant, idą po Sertusa. Nie, nie, to się sypie jak domek z kart. A Nortosis robi ten jeden podstawowy błąd, wygrywa jedną małą walkę i myślą, że... I pogubiło nam się Nortosis Famagusta. Oj, zdecydowanie. A spójrz teraz na ekwipunki. To już nie jest, sytuacja sprzed 7-8 minut. Tak, Jaxplank próbuje jakiegoś zabójstwa, obok pojawia się Jojok, okej. Może teraz Anortosis znajdzie dla siebie dobrą walkę. Dominant wchodzi prosto w Sertusa, ale Ailivaj został wrzucony na pożarcie. Powodzenia. Misfits to nie króliki, to są istne piranie. Szczególnie jeżeli rzucasz im darmową karmę. Dawie, to są emocje nas pożerające, a co dopiero, jeżeli musisz sterować jedną z tych 10 postaci, którą widzimy na rifcie. Ale Anortosis, naprawdę myślę, że mieli nie najgorszą sytuację w tej grze. Ale kilka kluczowych decyzji, w trakcie których się posypali, doprowadzili do tego, że Misfits w 28 minucie kończy tę grę. Dawidzie, to odróżnia niezłych od wybitnych, to odróżnia mistrzów Grecji od mistrzów Francji. Tak właśnie gra najlepsza ekipa z LFL. Nawet jeśli mieli jedną z tych bardziej radosnych gier, nawet jeśli sporo musieli się tutaj napocić, to summa summarum pod kontrolą. Te 2 minuty tak naprawdę ustawiły całą tę mapę właśnie na konto Misfits Premier. Jedna wieża Nexusowa jeszcze dzieli Misfits od wygranej. Ailivaj upadnie chyba po raz trzeci w trakcie tego naparcia, ale Dominant stara się cokolwiek uratować, stara się cokolwiek zrobić, ale niestety zbyt dużo przedmiotów.